Klitark, który w miniony weekend odbył się w parku imienia rotmistrza Pileckiego na plantach przy muzeum, to w zasadzie już cykliczna impreza. Jej głównym celem jest możliwość nadania drugiego życia rzeczom, które są nam już niepotrzebne. Można było zatem kupić, sprzedać, wymienić lub nawet oddać książki, zabawki, ubrania, ozdoby i wiele innych rzeczy. Targ cieszył się niemałym zainteresowaniem wśród mieszkańców Wielunia. Zielone otoczenie i przyjazna atmosfera sprawiały, że klienci z zainteresowaniem oglądali wystawione ekspozycje. Wśród sprzedających nie brakowało kolekcjonerów, którzy zajmują się renowacją różnych unikatowych eksponatów. Oryginalne zegarki, filiżanki, stoły i meble prezentowały się bardzo atrakcyjnie. Ceny również były przystępne. No ja uwielbiam stare rzeczy, jeśli są zniszczone, renowacje robimy, czyli można czasami się zgłosić do mnie, renowacje zrobić zegarów, mebli, ale już kończę pracę, dlatego że nie ma siły. Lata przybywają i trzeba zakończyć. W Polsce się tego nie znajdzie. To są z zachodu, częściowo z zachodu przywożone. Czyli kryształy, tak jak ten, to 400 zł liczymy. Zegary różne ceny, czyli tak jak ten, to tu jest 800 zł. Następne ponad 1000, zależy. No, czyli kubki na herbatkę, tanio można kupić. Przepięknie wyglądają, są takie barwne. No tak, to zależy kto jaki kolor uwielbia. Na stoiskach nie brakowało również książek i maskotek. Rodzice mieli okazję, by wystawić przedmioty, z których dzieci już wyrosły. Jak się okazało, kolekcje były całkiem spore. Tutaj głównie dzisiaj mamy zabawki. No i trochę książek, tak jak widać, takie po prostu rzeczy. Dowiedzieliśmy się, że ten targ jest dostępny, takich rzeczy trochę, że tak powiem, z szafy do szafy się przekłada, co już dzieci wyrosły, a jest okazja, żeby ktoś z tego skorzystał jeszcze. Większość rzeczy jest w takim praktycznie stanie używanym, ale nie zniszczonym, a jest okazja, żeby ktoś z tego jeszcze za niewielką cenę skorzystał. To kto zainicjował ten pomysł w domu, żeby tak wszystko ładnie zebrać, poselekcjonować? Znaczy w sumie to tak wspólnie, ale głównie to córka z żoną wpadły na pomysł, żeby tutaj przyjechać. Bo w sumie zbieraliśmy się wcześniej, ale tak zawsze coś wypadło i dzisiaj jesteśmy pierwszy raz. Na Pchlim Targu pojawiło się także stoisko malarskie z ekspozycją barwnych obrazów przyrody. Ponadto klienci mogli się targować pomimo ustalonych cen. Obrazy są malowane tak zwanymi farbami olejnymi na płótnie. Mam dość takie duże zainteresowanie. Ludzie przychodzą, pytają się, nie wszyscy kupują, ale część obrazów się sprzedaje. Także jestem bardzo zadowolony i cieszę się, że tutaj, w tak fajnym miejscu powstało takie, no proszę Państwa, no, bardzo ładny plener. Fajny klimat, fajna atmosfera i fajni ludzie. Tak, można się spotkać, a przy okazji... A przy okazji zarobić. Przy okazji zarobić, tak. Często wyruszam poza teren Wielunia, czy nad Wartę. No i tym się inspiruję, tak? I chciałbym na przyszłość, to mogę powiedzieć, żeby przyrody nie niszczono, żeby nie wycinano drzew, żeby nie betonowano miasta. To jest bardzo ważna rzecz i na przyszłość i teraźniejsza. Także tu ja jestem, tu mam pewien obaw taki, że obawę taką, że no niestety coraz mniej tej przyrody jest. Coraz jest mniej przyrody, ale jeszcze można w fajne miejsca pojechać, zobaczyć, czy fotografia, czy malarstwo, czy nawet dla samego siebie po prostu wyjść w naturę. Bardzo fajna rzecz. Polecam. Przed nami jeszcze jeden Pchli Targ. Odbędzie się dokładnie 13 października. Już teraz zapraszamy.